Dom memoriae. Chociaż praktyka nie zaczęła się ani nie skończyła się na Rzymianach, to nadali oni jej nazwę, której używamy do dziś. Dowiedz się więcej o historii wymazywania ludzi z historii w tym odcinku Wszystko Wszędzie. Zapraszam. To Rzymianie ukuli termin domnatio memoriae, czyli usuwania z historii i z pamięci, ale praktyka sięga ta czasów przed Rzymem. Trzeba przyznać, że trudno jest poznać historię czegoś, co polega na usuwaniu z pamięci jakichś wydarzeń lub osób, ponieważ gdyby było skutecznie, nie mielibyśmy pojęcia o tym, że się wydarzyło. Istnieje jednak kilka przykładów, które znamy historii, ponieważ próby wymazania historii pozostawiły ślady. Najwcześniejszym znanym przykładem był egipski faraon Haspsud, który urodził się w 1478 roku przed naszą erą. Jedna z niewielu władczyń starożytnego Egiptu zostawiła po sobie wiele imponujących budowli, a jej grobowiec poza Luksorem jest jednym z najlepszych egipskich grobowców, jakie kiedykolwiek odkryto. Po jej śmierci za panowania Totmesa III, z którym współrządziła, podjęto próbę usunięcia wszystkich wzmianek o niej. W świątyni Deir al-Bahari zburzono wszystkie jej posągi. W świątyni w Karnaku próbowano zamurować jej obeliski. Egiptolodzy nie są pewni, dlaczego próbowano wymazać ją z pamięci. Mógł to być jej pasierb, Totmes III, który chciał przywrócić jej status regentki, ale może to jej syn Armenhotep drugi, który miał jej za złe, że tak długo musiał czekać na władzę. Niedługo potem w Egipcie miało miejsce kolejne ważne wydarzenie, Demontio Memoriae, ale tym razem istnieje znacznie jaśniejszy powód, dla którego tak się stało. Faraon Echnaton próbował całkowicie zmienić egipski system religijny i zastąpić go systemem monoteistycznym, czcząc bóstwo znane Atonem. Po jego śmierci Faraon Horemheb próbował zniszczyć wszelkie zmianki o panowaniu oraz wszelkie wzmianki o Echnatonie. Echnatonie i kulcie Atona. On też odnosił spore sukcesy. Dopiero w XIX wieku ktokolwiek dowiedział się, że Echnaton był faraonem. Został wyjęty z listy królów A. w Adwua, która powstała zaledwie 100 lat po jego śmierci, na której wymieniono 76 poprzednich królów Egiptu. W obu tych egipskich przypadkach nie do końca udało się usunięcie i wyczyszczenie z pamięci. Pojawiły się wzmianki o władcach i posągach, które nie zostały zniszczone, a archeologom wystarczyło, by zebrać informacje o, to, o ich historii. Najsłynniejszym przypadkiem w historii starożytnej może być przypadek Herastrotosa w starożytnej Grecji. Herastrotos spalił jeden z siedmiu starożytnych cudów świata, świątynię Artemidy w Efezie. Kiedy został złapany, a władze zapytały go, dlaczego to zrobił, on odpowiedział, że chce uwiecznić swoje imię. Uważa się, że miał niski status społeczny i chciał, żeby spalenie tak znacznego zaabytku zapewniło mu miejsce w historii. Nie tylko skazano go na śmierć, ale także skazano go na zapomnienie. Każde wspomnienie jego imienia w przyszłości będzie karane śmiercią, aby służyć jako ostrzeżenie dla każdego, kto mógłby ponownie spróbować zrobić coś takiego. Fakt, że wspominam imię Herostratus ponad 2000 lat później w podcaście pokazuje, że nie było to udane. W rzeczywistości słowo herostratyczny pochodzi od niego i oznacza sławę za wszelką cenę. Rzymianie nie tylko nadawali nam nazwę demnentio memori, ale także wyrzucili jej użycie na wyższy bieg. Trudno powiedzieć, czy demnatio memori było używane w odniesieniu do osób o niższym statusie społecznym, ponieważ prawdopodobnie nie stworzono zbyt wiele z ich nazwiskiem, więc usunięcie go nie wymagało dużego wysiłku. W przypadku cesarzy rzymskich mamy jednak wiele dowodów. Pierwszym przypadkiem w czasach cesarstwa był przypadek Sejana, który był prawą ręką cesarza Tyberiusza. Okazało się, że Sejan knuje intrygę mającą na celu przejęcie władzy dla siebie i był odpowiedzialny za śmierć syna Tyberiusza, Drazusa. Kiedy spisek został odkryty, Sejan został stracony, a jego ciało zrzucone ze schodów gomońskich, gdzie zostało rozerwane na strzępy przez Motłoch. Jego imię zostało następnie usunięte ze wszystkich monet, pomników, a cała jego rodzina została zabita tylko po to, aby upewnić się, że jego ród nie będzie kontynuowany. Większość innych znanych nam przypadków, demnatio memoria, przydarzyła się najbardziej pogardzanym cesarzom rzymskim po ich śmierci. Pierwszym cesarzem, o którym wiemy na pewno, że otrzymał ten wyrok, był Neron. Imienia i wizerunki trzech z czterech cesarzy, którzy panowali w roku 69, zwanym jako rok czterech cesarzy, zostały później usunięte z opinii publicznej. Demnatio Memoriae stało się jednym z dwóch domyślnych warunków dla dawnych cesarzy rzymskich. Prawie każdy cesarz rzymski był albo gloryfikowany jako bóg, albo skazany na usunięcie z opinii publicznej. W ciągu 400 lat było tylko pięciu cesarzy, którzy nie zostali ani ubóstwieni, ani nie zdecydowano o wymazaniu ich wspomnień. Demnatio Memoriae najczęściej przynosiło jednak odwrotny skutek. Prawie dobrym przykładem z Rzymu jest przypadek cesarza Gedy. Geda rządził jako cesarz wspólnie ze swoim bratem Karakallą po śmierci ich ojca cesarza Septymiusza Severa. Karakalla zabił Gadę w ramionach matki i nakazał usunąć wszelkie wzmianki o nim w całym imperium. Problem polegał na tym, że wiele publicznych wzmianek o ojcu wspominało również o jego synach. Kiedy nazwisko Gedy zostało usunięte, pozostało oczywiste, że wyrzeźbiono puste miejsce. Łuk Septymiusza Severa znajduje się dziś na forum w Rzymie i nadal można zobaczyć blizny w miejscu, z którego usunięto imię Gedy, co oczywiście tylko przypomina wszystkim o Gedzie. Była to starożytna wersja efektu Barbare Straisant. Demnacio Memoriae jest praktykowane do dziś, choć nie w takim stopniu jak w przeszłości. Na przykład na żadnych oficjalnych pomnikach w Stanach Zjednoczonych nie znajdziesz żadnych zmianek o bohaterze bitwy pod Saradogą z czasów wojny o niepodległość. W kaplicy Akademii Wojskowej West Point znajdują się tablice upamiętniających wszystkich generałów wojny o niepodległość, za wyjątkiem jednej, której nie ma nazwiska. Kim jest osoba, której brakuje? Facet o nazwisku Benedict Arnold. W XX wieku Stalin słynął z usuwania ze zdjęć, które popadły w niełaskę, osób, których nie lubił. Najsłynniejszym przykładem był Mikołaj Jeżow, który miał być szefem NKWD. Był odpowiedzialny za kierowanie wieloma stalinowskimi czystkami, aż w końcu sam został oczyszczony. Na jednym ze zdjęć przedstawiony był Stalin z dwoma innymi osobami, które po kolei popadały w niełaskę i usuwano je z oficjalnego przekazu. Także ostatecznie na zdjęciu dzisiaj widzimy samego Stalina. Takie wykorzystanie fotografii doktrynalnej i edytowania przeszłości było jednym z punktów fabuły roku 1984 George'a Orwella. Niedawno kilka byłych republik radzieckich postanowiło usunąć wszystkie publiczne zmianki o Związku Radzieckim. Ukraina prowadzi systematyczną politykę dekomunizacji. Z 5500 pomników Lenina w kraju, z wyjątkiem dwóch, wszystkie zostały usunięte. Ostatnie dwa znajdują się w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Oczywiście nie mógłbym zrobić tego odcinka bez wspomnienia o obecnych wysiłkach zmierzających do obalenia pomników konfederackich generałów i przemianowaniu amerykańskich baz wojskowych na imiona konfederackich oficerów. Jeśli jest coś, co pokazała nam historia, to prawie niemożliwe jest usunięcie kogoś ze zbiorowej pamięci. Nie tylko trudno jest wykorzenić każdy pojedynczy przypadek osoby, ale często brak wzmianki sam w sobie jest już warty odnotowania. Domnatio Memoriae proces usuwania ze zbiorowej pamięci bohaterów i osób znanych, zapoczątkowany przez Rzymian, okazuje się być jednak nieskuteczny prowadzi bardzo często do jeszcze większej popularności osób, które zamierzano z historii wygumkować. To nowy podcast. Zapraszam do słuchania na takich platformach jak Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast oraz do śledzenia naszego profilu na Twitterze, Instagramie oraz Facebooku. Zapraszam wkrótce do następnego odcinka i pozostajcie ciekawi.